Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W poprzednim odcinku pokazałem wam mój super dom w Minecraft, który wybudowałem i bardzo wam się spodobał, więc postanowiłem, że trzeba coś zrobić z tym domem dalej. Nie mogę go zostawić takiego bez niczego, więc postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku zrobimy w nim pierwszą tajną bazę na Palionowie. Siemanek na wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Szypson i jesteśmy oczywiście tradycyjnie na Palionowie, oczywiście w Minecrafciku sympatycznym. Jak widzicie, jestem tutaj przed moim superanskim domkiem, który tak jak powiedziałem na początku bardzo wam się spodobał, z czego jestem bardzo zadowolony, cieszę się. No i mam nadzieję, że ten odcinek obejrzycie z równie zaangażowanie jak wczorajszy odcinek, ponieważ świetnie poszły łapki w górę, naprawdę. Dobiliśmy tam chyba prawie 6000 łapek w górę, jakoś tak, w sensie widziałem 5400, jak tam ostatni raz patrzyłem, chyba. Więc na pewno było ponad 5, więc za to wam bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę niesamowity wynik. I mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda to znowu pobić, więc jak mnie lubisz, jak ci się odcinki podobają, to możesz stawić łapkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. Dam wam na to czas, dopóki... O, ja mam straszne zakwasy, przyznam wam, że mam straszne zakwasy, bo sobie trochę ostatnio ćwiczę, jak widzicie, tam są hantle. Więc daję wam czas, dopóki nie podciągnę jednego hantla jedną ręką 3 razy, dobra? Uwaga, czas start, albo nawet nie muszę ściągać słuchawek. Dobra, uwaga. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, widzu, że ci się udało, że zdążyłeś zostawić łapkę w górę. Jeżeli tak, to pochwal się w komentarzu. Ja oczywiście czytam komentarze. Kurde, wszystko super fajnie. Dodatkowo możecie zostawić subskrypcję, jak chcecie być na bieżąco, ponieważ tutaj odcinki codziennie o godzinie 19:19, więc warto myślę, żeby subskrybować. No i co, lecimy po 200 tysięcy w tym roku subskrypcji. Mamy aktualnie 122 tysiące, za co wam bardzo dziękuję, bo te subskrypcje dalej lecą, dalej fajnie, przybywa was tutaj coraz więcej, więc witam wszystkich nowych. Nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, bo przecież ja już za dużo tutaj gadam. Dobra, uwaga. Aktualnie jestem przed moim domkiem i zaraz wejdę do środka i pokażę wam tą tajną bazę. Jeszcze wam jej nie pokazywałem z tego powodu, że ta tajna baza dopiero powstała po wczorajszym odcinku i nie mogliście jej widzieć, a jest naprawdę mega fajna i już jest jakby zbudowana, ale nie ma nic w środku jeszcze, więc będziemy dzisiaj razem tutaj wspólnie ją jakby to powiedzieć, meblować. Umeblujemy moją tajną bazę, więc to będzie bardzo fajne. Tu jak widzicie, wchodzimy do środka, tu jedna rzecz się bardzo ważna zmieniła, w kuchni. Jak widzicie, jest tutaj, nie ma już tych siedzeń po bokach, zrobiłem coś takiego, żeby można było sobie stać tu po prostu. Z tego powodu, że to jest stół, to jest Minecraft, w Minecrafcie nie da się siedzieć, więc jakby uznałem, że takie stojące będzie najlepsze. I tak po prostu, jakby to powiedzieć, zrobiłem. Nieważne, tutaj jak widzicie, troszkę się też pozmieniało. Tutaj wygląda to może troszkę podejrzanie, że tam może by być jakieś przejście z tyłu, ale to... Dobrze myślicie, ponieważ tutaj jest właśnie przejście z drugiej strony, tu mamy ten, ale to nie jest ta tajna baza, ok? To nie jest ta tajna baza, widzowie, to nie jest to. Spokojnie, to jeszcze nie to. Spokojny po prostu, nie? To zamykamy. Tutaj możecie napisać w komentarzach, co tu powinienem zbudować, jeżeli macie jakiś pomysł. A ja będę czytał komentarze i oczywiście jakiś najfajniejszy pomysł tutaj właśnie zrobimy, jakoś wykorzystamy ten pokój, ale to kiedy indziej. I to jest pokój, w którym jest przejście do tajnej bazy. I teraz pomyślicie, ciekawe, gdzie to tajne przejście jest? No, tu. Tutaj, jak widzicie, tam jest taki tunel, który do tego prowadzi, więc ja wam zaraz pokażę, jak to dokładnie wygląda. Dokładnie wchodzi się z tej strony. Tutaj, tak o, przechodzimy. Tu wchodzimy do środka. Tutaj jest jeszcze przejście w tą stronę, ale uważam, że to przejście jest troszkę ryzykowne, bo z tej strony aż się prosi o to, żeby otworzyć te klapy. Jeżeli ktoś to otworzy, to łatwo jest znaleźć tą tajną bazę, a tego byśmy nie chcieli, więc ja bym to jakoś zamurował najchętniej. Mamy tu, o, mamy idealnie 2 bloki, więc idealnie tutaj, żeby zamurować tak, o. I teraz nawet jak ktoś otworzy, to powie, no dobra, ozdobne, nic tutaj nie ma, spoko luz, a tak naprawdę tutaj dzieją się naprawdę niezłe rzeczy. I przechodzimy teraz na drugą stronę i już wam tutaj pokazuję, jak to tutaj wygląda. Przechodzimy tu, pum, jak widzicie, nie ma tu wiele, bo jest tylko głowa Mario, która tutaj pilnuje porządku. Ta głowa Mario pilnuje porządku, ok widzowie, on tutaj siedzi i on nadzoruje wszystko. Więc jeżeli któryś z was dostałby się tutaj, to... No, Mario czuwa, więc uważajcie. Tutaj jak widzicie jest miejsce na enchant. Z tego powodu, że nie mam enchantu, a fajnie by było mieć enchant, ponieważ no to jest taka... To jest taki must have trochę rzecz, którą trzeba mieć w tym Minecrafcie. Więc uznałem, że nie znajdę lepszego miejsca niż to właśnie, które jest tutaj. A tu jest takie specjalne miejsce wydrożone, jeszcze nie wiecie na co, ale spokojnie, to będzie naprawdę bomba. To co tutaj będzie, będzie totalną petardą. Więc to też dzisiaj zrobimy. O nie, ja teraz nie wrócę, bo nie mam tutaj ten. Dobra, jakby co? Nie wiecie o tym przejściu. Wcale widzowie tutaj nie było przejścia. To nie tak jak myślicie. To wcale nie tak. O, dokładnie.
To spokojnie, to wcale nie tak, że tam miałem przejść od samego początku. Dobra, tutaj mam przygotowane w skrzynce. Tu mam przygotowane w tej skrzynce wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne do tego, żeby tam coś zrobić, jak to sobie zaplanowałem, więc biorę... O nie, te rzeczy już nie są mi potrzebne, ale weźmiemy tak, żeby to wszystko tam ze sobą zabrać. Najwyżej się jeszcze wrócimy, ale myślę, że wszystko powinniśmy mieć to, co potrzebujemy do tego, żeby zrobić tutaj perfekcyjną bazę. Najlepszą bazę pod słońcem, więc uwaga, robimy tak. O nie, nie mam biblioteczek. O, to gdzieś tam były w skrzynce jeszcze, to sobie ich nie przygotowałem. Dobra, nieważne, później je wezmę. To nie jest teraz najważniejsze. Ogarnijmy najpierw tak, pokażę wam, o co chodzi z tym. Jak widzicie, to jest jasno... Światłogrzyb, przepraszam. Światłogrzyb, nie jasnogrzyb. Światłogrzyb, okej? To jest różnica. I stawiamy go tu, w ten sposób. To jest przecież... To jest taki dobry plan, że wy sobie widzowie nie zdajecie sprawy z tego, jak to jest dobry plan. I teraz tak, stawiamy tutaj te dwie rzeczy. Tutaj w tym miejscu powinna być biblioteczka. No ale niestety jej nie ma. O kurde, czekajcie, musimy rozwalić ten statyw. Zrobić tak. I zrobić tak. O kurde, nie mogę postawić. O nie. Nie tak. Czy ja tu mogę to tak... O, mogę, dobra, postawiliśmy to tutaj. Czyli ten statyw też musimy rozwalić, ponieważ tu musimy to postawić identycznie w ten sam sposób. I teraz mimo wszystko możemy tu postawić nasze, jak to się nazywa, perfekcyjnie, że tak to ujmę, statywy. A dodatkowo możemy zrobić tutaj drzwi, takie właśnie, które będą nam to zasłaniały i stajemy w ten sposób, pum, o kurde, pum, pum. I mamy sub... O nie, nie tak to miało wyjść. Lekki problem w budowaniu, nieważne, widzowie, nieważne. O, ideolo. Mamy piękne wejście do naszej szafy, tam gdzieś Dave chodzi, nieważne. Tu zaraz będziemy stawiać te biblioteczki, tylko najpierw zajmijmy się innymi rzeczami, które równie są ważne, ale nie aż tak ważne jak to, co tutaj robimy. Czyli tak, ja bym tutaj postawił na przykład w tym miejscu to. To jest dobry plan, myślę. Zrobiłbym troszkę schodów, tak może z tyle. Zrobiłbym troszkę tych półpłytek, bo nam się też przydadzą jako taki stolik po prostu. Tu na przykład, albo tu tu już inaczej, tu już bym zrobił tak, zamknięcie tego stolika. Tu w tym miejscu, o, to jest bardzo ważna rzecz, którą musimy zrobić. Tu postawię na razie tak, zrobimy tak, okej, superancko, tu mamy przejście. I teraz zrobimy tak, zabierzemy to, o, i teraz to nam służy jako stolik, ale też przy okazji jako przejście do naszej tajnej bazy dalej, więc wszystko jest tak, jak powinno być. Super fajnie, tu stawiamy to tak, tu przyda nam się to i... Może w tym miejscu, czyli to tak przedłużyć jeszcze? Albo o jedno mniej, to może już jest za długie, Nie potrzebujemy takiego dużego stoliku, tyle nam wystarczy. Tu bym zrobił taki piękny, jakby to nazwać, coś takiego. I tu mamy liście i nimi możemy tak pięknie to udekorować, że się w głowie nie mieści. To się, widzowie, w głowie nie mieści. Tyle wam powiem. Dobra, tu bym zrobił tak, rozwaliłbym tamto. I w tym miejscu bym chciał postawić tego jasnogrzyba również. Z tego powodu, że on zawsze daje jakieś światło, więc niech jest. Potrzebujemy światła, nie będę tego ukrywał. Dobra, robimy jeszcze tak, tak. Tu oczywiście stawiamy też jakieś liście. Tu też postawmy. W sumie niech to idzie tak przez całą tom. Tu też możemy postawić i w ten sposób. O, o, tu jest idealne miejsce na Ender Chesta. No przecież to jest coś pięknego. To jest coś pięknego, widzowie. Że ja to tak planuję. Jak on to robi. Dobra, tu weźmy tak. Tu postawmy... Tak do ściany? O kurde. Czy to powinno... Czy nie? Czy to powinno stać na ziemi? Może jednak stać na ziemi powinno. No, jak stoi na ziemi, to wygląda to lepiej. Tak bardziej realistycznie. Dobra, teraz postawmy tutaj te skrzynki. O, idealnie. Idealnie nam skrzynki tu pasują. Czekajcie, do czego by tu jeszcze... Tu będzie ten enchant. Enchant będzie gdzieś... W tym miejscu. Jakoś tak. Tylko nie mamy tych... Jak to się nazywa? W tym miejscu nie miało być liści! Teraz sobie to przypomniałem. Ajajaj, dobra, zróbmy to w ten sposób w takim razie. Zróbmy tak. I tu miały być te beczki, o, dokładnie. One tu lepiej pasują. No i teraz to wygląda dobrze. Teraz te liście tutaj, prawda, pięknie to uzupełniają. Dobra, zróbmy tak. Dobra, widzowie, mam te biblioteczki już, które tutaj potrzebujemy do tego, żeby zrobić ten enchant, więc tutaj to bym postawił. Ja bym to zrobił dziś. Ja mam taki plan, żeby wykorzystać też te jasnogrzyby w tym wszystkim. Więc zrobiłbym coś takiego, żeby zabrać tego tu postawić i tu. Coś takiego. Nie, tu. Czekajcie, to źle, tu jest. Tak, czym to się zbiera? Dobra, nie wiem, zbierzmy to czymkolwiek. Wypadło, dobra, fajnie. Zróbmy tak, tu, wokół, o, idealnie. I tu stawiamy to. Czyli w tym też będzie tak, czyli tu musimy postawić tak, tak biblioteczki, czyli no, idealnie, to pasuje tutaj. Coś takiego. O,
O, i mamy. I o, i tu na górze możemy jeszcze liście dać. Ja, jak to tu pasuje, dobra. Jo, no dobra, mamy piękne enchant. Tylko wiecie co, te biblioteczki z tej strony jakoś tak wyglądają smętnie. Zrobiłbym coś takiego, o kurde, ja pierdzielę, jaki design. Widzowie, jaki design. Czy wy to widzicie? Zrobimy tak, tak. No przecież to jest cudo. No przecież to jest cudo, co my tu mamy. To jest najlepsza tajna baza, jaką zrobiłem. Mamy enchant, mamy wszystko, co jest nam potrzebne. Mamy skrzyneczki, w których będziemy mogli chować różne rzeczy. Tu mamy piękny statyw na zbroję. Tu możemy dawać jakieś zakazane zbroje. To jest najlepsze. Zakazane zbroje w Minecraft. To jest to, czego nam trzeba, zdecydowanie. Dobra, nieważne. Jak widzicie, bazę mamy skończoną. To jest już wszystko finito, baza skończona. Planu dalszego nie ma. Po prostu, baza jest, koniec. To było wszystko. Ale czekajcie, jeszcze bym zrobił jedną rzecz. Czyli poszedł zastanowić się nad tym, co moglibyśmy zrobić w tym miejscu. Ponieważ to jest takie miejsce, w którym myślę, że można by było zrobić... Albo jakąś, nie wiem, jakieś miejsce, w którym będę przepalał jakieś rzeczy, czy jakieś takie miejsce robocze, albo jakiś magazyn większy, czy coś. Może magazyn, może to nie jest głupi pomysł, żeby to zrobić większy magazyn, nie wiem. To pozostawiam waszej decyzji tak naprawdę w komentarzach. Ja póki co kończę ten odcinek, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zachęcam do subskrypcji, łapki w górę. Trzymajcie się, na razie, pa pa.